mówimy o byciu pozytywnym i o tym, jak to na ludzi wpływa. I przez pojęcie bycia pozytywnym mam na myśli tutaj nieocenianie ludzi, jeżeli nie jesteśmy proszeni o tę ocenę, nie komentowanie zachowania ludzi, jeżeli nie jesteśmy proszeni o ten komentarz. Jeżeli mamy do wyboru powiedzieć coś pozytywnego albo coś negatywnego na temat kogoś bądź czegoś, co ta osoba zrobiła, to chodzi o to, żeby wybrać ten pozytywny komunikat. Proste? Dzisiaj znowu próba Tezisa tym razem. A paintingi zaczynamy kiedy? W lutym. To jeszcze trochę, 2 tygodnie. Proszę bardzo. Poszedłem pobiegać, zrobiłem 7 km w 45 minut, czyli tam tempo takie mniej więcej 6 minut 20 na kilometr, co nie jest jakieś zawrotne tempo, ale miałem też inny cel tak naprawdę. Dla mnie teraz jest ważniejsze to, żeby po prostu maksymalnie co 2 dni zrobić między 7 a 10 km, a to w jakim tempie to już nie ma żadnego znaczenia. Powtarzalność jest moim celem i to, żeby się ruszać, a nie to, jak szybko to robię. No i jak zwykle zapostowałem zdjęcie na Instagrama. No i jeden z moich kolegów dla żartu podobno skomentował to na zasadzie słabo. A ja mu napisałem, żeby nie komentował moich wyników, bo nie prosiłem o komentarz. No on stwierdził, że jeżeli coś wystawiam w internecie, powinienem być przygotowany na to, że ludzie będą to oceniali. A ja mu wytłumaczyłem, że wcale nie o to chodzi. Że jeżeli to byłaby moja twórczość artystyczna, no to faktycznie wystawiałbym ją na ocenę publiczności. Natomiast to jest obrazek z mojego treningu, którym się podzieliłem z moimi znajomymi, więc negatywny komentarz w stylu słabo do niczego mi tu nie jest potrzebny i nic nie wnosi w moje życie. No on się fajnie wtedy zachował, bo skasował cały wątek i napisał super, brawo, coś w ten deseń. I oczywiście, chociaż już po tej rozmowie wiedziałem, że to było wymuszone i że pierwszą reakcją było co innego, to jednak mimo wszystko zrobiło mi się przyjemnie. Później inni moi koledzy i jego koledzy zaczęli też komentować w podobny sposób pod tym wpisem. I ja wiedziałem, że to wszystko są jaja, ale mimo wszystko takie 3-4 komentarze pozytywne naprawdę sprawiły, że się dobrze poczułem. Tak sobie pomyślałem, że z wami właśnie porozmawiam o tym, co to znaczy być pozytywnym i dlaczego to jest takie ważne w życiu. No bo tak naprawdę, po pierwsze, jeżeli ktoś nas nie prosi o ocenę jego życia, jego wyborów życiowych, to naprawdę będziemy bardziej kulturalni, jeżeli tego nie będziemy robić. To po pierwsze. Po drugie, naprawdę świat jest na tyle już brutalny, na tyle ludzie obcy wokoło próbują nas na coś nabrać, próbują nas wmanewrować w jakieś rozgrywki, próbują nam coś sprzedać i tak dalej,
No, że naprawdę w naszych najbliższych przyjacielskich kręgach nie powinno być tego typu negatywnych komentarzy, nie powinno być tego typu negatywnych emocji. No, żeby ta waga była dobrze wyrównana, no to w najbliższym naszym otoczeniu powinno być dość sporo takiego pozytywnego komunikatu. Mam dla was propozycję eksperymentu. Spróbujcie przez 2 tygodnie najbliższe, za każdym razem jak ktoś w waszym bliskim otoczeniu się was spyta o coś, o zdanie, albo jak zobaczycie, że ktoś coś zrobił, to wysilić się i skomentować to pozytywnie. Powiedzieć: super, bardzo fajnie, że spróbowałeś, bardzo fajnie, że ci się udało. Jeżeli koleżanka w pracy czy kolega w pracy przyjdzie do was z jakimś pomysłem na projekt, to zamiast go skrytykować, to znajdźcie pozytywy w tym pomyśle. Powiedzcie mi po tych 2 tygodniach, jak wasze życie się zmieniło, bo moim zdaniem się na pewno zmieni. Janek na ciebie czeka. Chodź, bo ja nie wziąłem czapki i jest już troszkę zimno. To porozmawiajmy sobie trochę na temat bycia życzliwym, bo to ten odcinek vloga o tym jest. No. Czy jesteś życzliwym człowiekiem? No, oczywiście. Uważasz, że warto być życzliwym? Oczywiście, do ciekawe osób, których się szanuje, jak najbardziej. Nie mówię o kręgu biznesowym, bo krąg biznesowy jest bardzo fałszywy. Czyli jeżeli ty z kimś robisz biznes, to standardowo zakładasz, że tego gościa... Że on jest fałszywy, tak? Nie, wtedy wchodzi w grę fałszywa życzliwość. Taka, to tak powiem, życzliwość, która... Biznesowa. Tak, biznesowa życzliwość. Bo tego typu jakby usługi powinny być robione... Między 3 w nocy a 5. Nie no, wtedy nie, ale na przykład właśnie między na przykład 7 a 9, w zależności od tego, czy jest to jakby budynek mieszkalny, czy jest to budynek biurowy na przykład. Wiesz co, a mnie strasznie denerwuje, jak ja jadę do pracy o godzinie 8 i po drodze wszystkie śmieciarki w Brwinowie opróżniają wszystkie kosze. Właśnie, powinno być się życzliwym, niezależnie od tego, czy jest to biznes, czy nie biznes. Nawet w biznesie defaultowo powinno się startować z życzliwego nastawienia. Nie no, znaczy ja mówię, że w biznesie oczywiście trzeba być życzliwym, ale to jesteś życzliwym, jak musisz być życzliwym. No więc mówię, no defaultowo nie... zaczynasz od życzliwości. Defaultowo tak, no. Nie dzwonisz do niego co 4 tygodnie pytając ci, co u ciebie słychać, dlaczego się do mnie nie odzywa. O Jezu, no pewnie, że nie, no bo to nie o to chodzi z życzliwością, to już byłaby przyjaźń wtedy. Co nie? Nie no, przyjaźń to jakbyś wysłuchiwał jego problemów w małżeństwie. Okej, no to ja nie wiem, co o tym powiedzieć. Będąc życzliwym i mówiąc rzeczy pozytywne ludziom w waszym życiu, tak naprawdę napełniacie ich energią do robienia dobrych rzeczy w życiu, do dalszego starania się, do dokończenia projektów, którymi się zajmują, do dokończenia tych jakichś osobistych walk, które każdy z nas toczy. Naprawdę w życiu każdą sytuację możecie zinterpretować pozytywnie albo negatywnie i to jest wasz wybór, jaką interpretację wybierzecie. I każdą sytuację skomentować też można przynajmniej na 2 sposoby, pozytywnie albo negatywnie. Namawiam was do tego, żeby zawsze wybierać tą pozytywną część.